Sehr geehrte Anwesende, ich werde mir erlauben, in Deutsch meine Gedanken und meine niemieckim podzielić się z Państwem moimi przemyśleniami. Vielleicht ist es jetzt etwas eigenartig, ich komme von einer ganz anderen Seite. Ja pochodzę z całkiem innego obszaru, w porównaniu do tych, które były reprezentowane, a mianowicie chciałbym spojrzeć na to postępowanie z pamięcią o polskich żołnierzach internowanych, ale nawet nie na poziomie wydarzeń, ponieważ można powiedzieć ogólnie, powiedzieć, że już bardzo dużo wiadomo, a więc to postępowanie z tą historią. Takie myśli przechodziły mi przez głowę, kiedy przed chwilą słuchałem wcześniejszych literatów i pojawiają się także pytania o to, czym się ktoś interesuje, ale pytanie, ale dlaczego akurat teraz, czemu dokładnie pytamy o konkretne rzeczy, akurat w tym momencie. A więc tutaj nie chcę się zagłębiać w historię polską, ale odniósłbym się raczej do Szwajcarii i dlatego przybrałem taki specjalny tytuł pomiędzy nostalgią a selektywnie wygodnym postrzeganiem. A więc chcę się tutaj spojrzeć z perspektywy Szwajcarii na tę historię i tak mi się wydaje. A więc jakie pytania są stawiane, jakie były tutaj zapatrywania, perspektywy. Także również kiedyś też z polskiej strony chciałbym rozpocząć od małego artykułu. Przed około rok temu w Berner Zeitung 20 lipca 2017 pod tytułem Polenstock aus dem Emmental. Polska laska z Emmental. Im Juni 1940 wurden rund 12.500 Polen, die von den Nazis nawiązując do tych Polaków, którzy zostali internowani. Ein Teil von ihnen wurde südöstlich część z nich jest umieszczonych na południowy wschód od dworca na farmie. Kurzej farmie równie tam wykonywali różne prace, pomagali przy pracach polowych. Pewnego ranka 1940 roku kolumna polskich uchodźców pracowała, szła wzdłuż Birnbachstrasse w kierunku zawodowo. Frida Wirsch obserwowała tę scenę ze swojego domu. Meine Großmutter, und Sie sehen da ein Licht, die erzählt, meine Großmutter sah dann, wie einer der Männer ein Stück Holz ans gegenüberliegende Waldbord warf. Rzucił kawałek kija w naszą stronę. Kiedy ci mężczyźni przeszli, to popatrzyła, co się tam zdarzyło. Chodziło o, choć był to pięknie wyrzezany w drzewie, taka blaska do spacerowania. I było tam wycięta data 1940. Nieznany autor tak pięknie to wykonał. Babcia przywiozła tę laskę do domu. 115 cm lange Polenstock, wie er genannt wurde, erhielt długości i uzyskał bardzo poczesne miejsce w szafie i do dzisiaj również cieszy się dużym szacunkiem w tej rodzinie. To jest tak ma polska laska. Jest to taka przypomina ciemne czasy, Anton trudne Jecht. Czasy. Bereits drei Jahre sind es her, als in Egoltswil im Kanton Luzern am tamten budynek. In der dazu eingereichten Ausstellung tam in der örtlichen Turnhalle, die von lokalnej hali sportowej, brało udział ponad 1000 osób, wiederum solche Stöcke gezeigt. Zostały tam pokazane różne pamiątki, takie właśnie różne laski, które były zebrane, wystawione zostały właśnie na witrynie
pięknie opisane, również są również opisane tam nazwiska posiadaczy, nazwiska tych, którzy teraz... A więc przedziwny renesans zainteresowania tymi Polakami, którzy byli tutaj internowani właśnie w czasie wojny. Pytanie powstaje, dlaczego akurat teraz, w latach 90. toczyła się dyskusja. Ja sam byłem w 1990, zajmowałem się tym tematyką pobytem internowanych, również tam również włączyła się telewizja szwajcarska. Kilkadziesiąt lat później. I wówczas udało się zebrać grupę takich internowanych, którzy przyjechali z całego świata i przybyli tutaj na to spotkanie. Właśnie ci, którzy kiedyś byli internowani. Była to wspaniała uroczystość i wówczas przypominali sobie ten czas, kiedy przyjechali w 1940 do Szwajcarii. Także było tam zaprosiliśmy tych, aby byli świadkami czasów, które tego, co się działo w obozie. Ówczesne to spotkanie wówczas, również przyglądaliśmy się również zapiskom dokumentalnym z tamtych czasów. Concentré na przykład od 40 do 46. Później w roku 99 ukazała się publikacja. A więc wszystko to spotkało się z wielkim zainteresowaniem. Można powiedzieć, że wówczas nakreślono te pierwsze, zgłębiono ten temat bardzo dogłębnie. Kto dzisiaj taki, kto posiada taki właśnie taką laskę spacerową, prawdopodobnie ma, jest w swoich rękach prawdziwy skarb historyczny. To jest, ma w ten sposób jakby pamiątkę z bardzo tamtych trudnych czasów, tamten przedmiot, który właśnie tutaj właśnie z Emmeland czy z Luzerny. Był to rodzaj wdzięczności, docenienie tej pomocy, której Polacy wtedy doświadczyli, również strona polska, również potomkowie tych internowanych upatruje w tych przedmiotach, w różnych innych przedmiotach, widzi ten dowód przyjacielskich stosunków i także dowód czasów, które udało się wspólnie z powodzeniem przeżyć. Czy to jest słuszne historycznie? Ta przytoczone przykład z Emmentaler pokazuje ten właśnie, że ten dzisiaj wysoko ceniona laska została wyrzucona, odrzucona przez jego wykonawcę. W przypadku innych osób zakłada się, że były takie laski specjalnie wykonywane i dawane w prezencie. A więc widzimy, że są to niesamowite również źródła informacji dzisiaj, historyczne źródła informacji. A więc wyrażają te uczucia ówczesnych młodych ludzi, którzy uskarżali się na, że jest to, były wyrazem ich tęsknot i trudnych uczuć związanych z tym pobytem, tęsknoty, nostalgii, bezsilności. Ucieleśniają jako świadkowie czasu utracone, utracony czas życia, który Polacy spędzili tutaj, a więc są w zależności jaką próbą, wbrew wszystkiemu, stworzyć coś własnego, czegoś stworzenia czegoś sensownego, jak gdyby chodziło, gdyby przekształcenie tego coś pozytywnego, zrobić coś takiego, co człowieka by samo sobie ucieszyło. Oczywiście pewnie przy wykonywaniu takich lasek spacerowych być może chodziło o to, aby celowo sprawić przez taki prezent komuś ze Szwajcarów przyjemność. A drugi, hingegen werden, soweit ich es übersehen kann, jak ja widzę, solch persönliche Inhalte, takie osobiste treści, schwere Botschaften,
różne informacje były w tym zawarte. Heutzutage kaum gesehen. Meiner Beobachtung nach, moje obserwacje wskazują na to, że to posiadanie takich właśnie szczególnych jest, wiąże się z poczuciem pewnego wyróżnienia. Und damit auch an die eigene Vergangenheit, przypomina także własną przeszłość, historię życia, Mutter, Vater, być może rodziców, dziadków. Przypomina również te osoby z rodziny. I to jest bardzo ważne. Ich werde gar den Verdacht nicht los, ja podejrzewam nawet, nawracające zainteresowanie tematyką II wojny światowej und den internierten Polen im Speziellen, wśród internowanych Polaków ist, ma też w tym swoje uzasadnienie, że ten dystans historyczny, dystans jest, można powiedzieć, taką odpowiedzią na dzisiejsze problemy z uchodźcami. Polenstock Hochkultur ist in den letzten Jahrzehnten in allen Landesteilen ein neuer, fleißiger und meist intensiver Umgang mit dem Erinnern an die in der Schweiz intensywnym zajmowanie się, powtórnym intensywnym zajmowaniem się tym, co tu się wydarzyło, pobytem Polaków tutaj w Szwajcarii. Pensionierte, darunter oft Töchter und Söhne ehemaliger Internierter, synowie, dawnych internowanych, aber auch einige, die ihren tatsächlichen na emeraturze, Vater nicht gekannt haben, nawet ci, którzy nie znali swoich ojców, ihrer eigenen Herkunft nachzugehen. Zaczynają szukać śladów oft swojego pochodzenia. Często biorą się z tego powstają z tego wystawy, które zbierają wyniki indywidualnych badań. Die das Erforschte auch in selbst verfassten Texten. Niektóre osoby nawet starają się spisać swoje odkrycia w formie pisemnej. Na przykład, to jest jeden przykład, nawet wystawiono sztukę poświęconą tej tematyce po to, aby przypomnieć te wydarzenia. Die wissenschaftlichen Einsichten und Erkenntnisse aus den 1980er und 90er Jahren z lat 80. 90. Meist gar nicht konsultiert worden. Nie były konsultowane w większości przypadków. Ein der schweizerischen Aktivdienstüberlieferung in den 1950er und 60er Jahren sehr verwandtes Geschichtsbild. A więc powstaje, można powiedzieć, równolegle bardzo podobny obraz historii. Krytyczny wobec źródeł, zróżnicowany, krytyczny, in der Schweiz verbreiteten eher selbstgerechten Nabelschau und vermeidet meistens Konsequenzen. Czasami świadomie so wird der weniger bauliche Abschluss der Internierung polnischer Soldaten in der Schweiz to koniec in den Jahren 45-46 vollständig ausgeblendet. Niektóre obszary są po prostu te takie niechlubne i obszary są pomijane w tych opracowaniach, a czasami są to bardzo trudne, bolesne wrażenia. To niekonieczny podział tych Polaków internowanych przez szwajcarskie władze na dwie osobne grupy. To było bardzo bolesne. Prawie 6 lat internowania w Szwajcarii dla Polaków sehr zermürbend gewirkt hatten, bardzo różne drzewo na Polaków, dass die Frage nach der Heimkehr pojawiła się pytanie und insbesondere o die Verhältnisse im Heimatland, zwłaszcza die in der Schweiz internierten Polen in sogenannte Lubliner Polen, podzielono Polaków na tzw. lubelskich Polaków, którzy byli skłonni wrócić do Polski oraz londyńskich Polaków, którzy nie chcieli wracać do Polski. Byli woleli jechać do innych zachodnich krajów. I to podzieliło Polaków. I ten podział prowadził, pogłębiał konflikty i był czymś, co chciałoby się może przemilczeć.
Im Gegensatz zum einheitlich beeindruckenden Grenzübertritt zu Beginn der Internierung und der ersten weitgehend unkontrollierten Einquartierung im Sommer 1940 als situativ und improvisiert, ein von offizieller Schweizer Seite eigentlich nicht gewollter, enger und freundschaftlicher Kontakt, ja meist herzliches Verhältnis zwischen den Schweizerinnen und Schweizern entstanden war, wirkte der zerschrittene Schluss betrüblich. Ale niestety koniec końcówka pobytu Polaków tutaj była raczej zasmucająca, trudna, bolesna, ale to jest także element historii polskich internowanych w Szwajcarii. So gesehen, jeśli spojrzymy właśnie w ten sposób, wünsche ich mir durch die in diesen Tagen hier in Rapperswil angebotene breite historische Reflexion sowie die Möglichkeit der differenzierten Betrachtung des Geschehens, dass das weniger eine Suche nach einer guten, heldenhaften Vergangenheit ist, sondern einen ehrlichen, quellennahen, differenzierenden Umgang mit einer Geschichtszugang, welche nicht auf heutige oder gar zukünftige Bedürfnisse ausgerichtet. Chodzi o to, żeby te badania były nie ukierunkowane na potrzeby aktualne czy najbliższe, ale bardzo rzetelne, sięgające do całej palety informacji. Insbesondere widzą Państwo tutaj materiały dotyczące różnych prac wykonywanych wówczas przez internowanych. Wissenschaftlich aufgearbeitet, dass es eher daneben lässt und eigentlich solche Erzählungen weitgehend als Geschichte. Ich kann das nachvollziehen, aber ich denke, es ist auch eine dieser Aufgaben. Jedno z tych zadań polega na tym, żeby to badać i mam nadzieję, że to będzie również tematem następnych badań, a więc są czasy poszukiwań, ale są też czasy, kiedy się trzeba zapytać, dlaczego akurat w tym momencie podnosi się tę czy inną kwestię, ponieważ to także jest element historii, mam nadzieję, że auch jetzt im Zusammenhang mit den to w powiązaniu die, z tematami, które zostały dzisiaj poruszone wczoraj, z czasem będzie to prowadziło do dalszych interesujących wniosków. Dziękuję za interesowanie.